firmom powinno zależeć, aby włączyć się w ten projekt, zapoznać się z nim, ponieważ palenie w miejscu pracy powoduje nie tylko szkody zdrowotne dla pracowników, to jest oczywiste, że palenie szkodzi, ale także szkody ekonomiczne i wizerunkowe. Z naszych danych wynika, że przerwy na papierosa mogą powodować łącznie nawet 22-dniową nieobecność w pracy, to jest praktycznie jeden miesiąc poza miejscem pracy, a także z danych brytyjskich wynika, że osoby palące prawie o 3 dni dłużej przebywają na zwolnieniach lekarskich. To jest ten wymiar ekonomiczny, z którego warto zdawać sobie sprawę. Natomiast wizerunkowo widzimy wyraźnie, że miejsca, które wspierają niepalenie w miejscu pracy, ale firmy, które wspierają niepalenie w miejscu pracy, ale także pomagają pracownikom palącym rzucić palenie, są bardzo dobrze postrzegane przez potencjalnych pracowników, jak i przez samych pracowników już pracujących.